W dzisiejszym odcinku chciałbym odnieść się do komentarzy, jakie pojawiły się pod ostatnim filmem dotyczącym dzwonów do Kamerunu. Jedno z pytań, na którym odpowiedziałem w komentarzu, co prawda, ale myślę, że warto rozwinąć, było, czemu takie, a nie inne napędy zostały zastosowane w tym rozwiązaniu. Otóż dzwony w Kamerunie będą zasilane z systemu fotowoltaiki, dlatego priorytetem było, aby jak najmniejszy prąd był pobierany do tych napędów. W związku z tym, ponieważ silniki rotacyjne, jakie tam zostały zastosowane, pobierają około 5 razy mniej prądu. Napiszę Wam tutaj pod spodem dokładnie, jaki jest pobór prądu przy rozwiązaniu opartym o silniki liniowe, jak również o silniki rotacyjne. Dodatkowo w Kamerunie będzie zasilanie jednofazowe 230 V, dlatego też zastosowano takie, a nie inne rozwiązanie. W komentarzach były też Wasze takie opinie na temat dźwięku zestrojenia tych dzwonów. Oczywiście zbadałem dokładnie te dzwony, które do mnie dotarły. I faktem jest, że największy dzwon wymaga dostrojenia, dlatego że ton tego dzwonu, ton uderzeniowy to FIS 1, natomiast troszkę podwyższona jest kwinta. Również ten ton uderzeniowy jest także lekko podwyższony, ale tak jak mogliście zobaczyć, dzwony również były na takiej surowej, nie galwanizowanej konstrukcji. Natomiast zarówno konstrukcja, jak i dzwony zostały w późniejszym czasie dostrojone, dlatego że takie, a nie inne oryginalne zestrojenie tych dzwonów po odlewie to umożliwiało, jak również konstrukcja, którą widzieliście, ona będzie zupełnie inna, dlatego że będzie cynkowana, będzie zabezpieczona antykorozyjnie, także w tym trudnym klimacie afrykańskim będzie to jak najbardziej ochronione przed korozją, jak również dzwony będą, czy już są, bo właściwie jak nagrywam, to dzwony są już po strojeniu w firmie Rdug Bells & Clocks, także również dzwony zostały perfekcyjnie dostrojone i te właśnie zawibrowania, o których żeście pisali, one zostały zniwelowane i o tym już wiem, bo jestem właśnie po tym procesie strojenia. Jedno z pytań dotyczyło również czwartego najmniejszego dzwonu. Otóż dzwon ten dzwoni dosyć odmiennie od pozostałych. Dzwonienie jest takie dosyć, bym powiedział, leniwe, ospałe, dlatego że tutaj wykorbienie wprawdzie jest właściwe, natomiast no długość tego zawieszenia powoduje, że no jednak ten ciężar, ten dzwon powoduje opadanie tego dzwonu, ale zostało to już skorygowane, to wykorbienie jest w sposób znaczący zmniejszone, także jak już dzwony będą na miejscu, to zobaczycie, że dynamika dzwonienia tego dzwonu jest zupełnie inna. No, prawda jest taka, że było też to takie stanowisko testowe, był to pierwszy test zarówno dźwięku, jak i automatyki, jak również i rozwiązań konstrukcyjnych. Później nastąpiła weryfikacja i zebranie danych, doświadczeń. Po to też to właśnie tam było przygotowane. Ja oczywiście nagrałem dla Was film, żebyście to zobaczyli w stanie surowym, natomiast teraz wszystko to jest zdemontowane, dzwony były poddane procesowi strojenia, konstrukcja galwanizowana i w całości jest to spakowane i wyruszyło już w drogę do Kamerunu i efekt finalny zarówno dostrojenia, jak i dzwonienia tych dzwonów, dynamiki dzwonienia będziecie mogli zobaczyć już podczas montażu w drugiej połowie roku bezpośrednio z katedry w Kamerunie. Jakie jest też moje wrażenie odnośnie zestrojenia tych dzwonów? Dokonałem takiej bardzo precyzyjnej analizy zarówno tonu podstawowego, dolnej, górnej oktawy, tercji i kwinty i trzeba powiedzieć, że dzwony pochodzące z Ludwisarni braci Kruszewskich z Węgrowa, one wszystkie spełniają te warunki muzyczne, dlatego że
tony zgadzają się, tam są minimalne odchyłki, ale tak jak mówię, to jest normalna praktyka w każdej odlewni i wszystkie dzwony podlegają jeszcze dostrojeniu. W zasadzie rzadko który dzwon po narodzinach jest na tyle idealny, że nadaje się do już użytkowania i do dostarczenia do klienta, więc jest to normalna praktyka i tutaj w tym przypadku również ta praktyka miała miejsce, czyli dostrojenia tych dzwonów. No i też prawdą jest, że na tle obecnych innych dzwonów z innych ludwisarni prezentują się całkowicie nieźle. Po dostrojeniu no już ten dźwięk jest zupełnie inny, właściwy i jakby spełnia warunki kampanologiczne. Także bardzo, bardzo jest to budujące, że kolejna odlewnia polska tutaj kładzie duży nacisk na te walory muzyczne. I to tak pokrótce odnośnie tych podstawowych pytań. Jeszcze jedno pytanie pojawiło się odnośnie serc. No tutaj akurat serca są oryginalne, pochodzące z odlewni. Nasza firma stosuje ciut inne kute metodą kucia swobodnego, no ale tutaj jakby twardość tych serc jest też, bym powiedział, akceptowalna i tutaj no są inne, są oryginalne z ludwisarni, ale tutaj bym akurat tego nie traktował jako specjalnie duży mankament. Także podsumowując, myślę, że efekt finalny, gdzie dzwony będą już posadowione na wieży, gdzie są dostrojone, gdzie automatyka jest skorygowana, też jakby sposób zawieszeń jest skorygowany, będzie zupełnie odmienny. Tym bardziej, że to nagranie miało miejsce też w hali metalowej, więc tam różne odbicia od ścian też powodowały lekkie zniekształcenie tego dźwięku i może odbiór był niekoniecznie taki, jak odczuwa się go na żywo, a muszę powiedzieć, że na żywo dzwony te brzmią całkiem ciekawie. No tutaj można dyskutować na temat jakby barwy, na temat pewnych niuansów muzycznych, ale to mówię, to są odczucia już każdego indywidualnie. Ktoś, do kogoś to może być akceptowalne, do kogoś to może być bardzo dobre, do kogoś niekoniecznie, no ale fajnie, że jest dyskusja, że możemy na ten temat rozmawiać i że akurat nie ma tutaj u nas żadnych przeciwwskazań, żeby wyrażać swoje opinie, nawet i krytyczne, na które staram się odpowiedzieć. Ale na tym polega właśnie dyskusja, rozmowa i próba znalezienia najlepszego rozwiązania i też jakby konstruktywna krytyka zawsze jest wskazana i od tego się nie ucieka, ale ważne, żeby mieć argumenty zarówno za, jak i przeciw. I to tyle gwoli podsumowania tego odcinka dotyczącego Kamerunu. Chciałem jeszcze powiedzieć, że troszkę odcinków na kanale jest w ostatnim czasie mniej, ale to też wynika z tego, że realizuję różne projekty. Jest to związane z moją aktywnością zawodową, ale jest parę bardzo ciekawych spraw dzwonowych, bardzo ciekawych historii. Cały czas odkrywam, mam je gdzieś tam zanotowane i czekają na nagranie, na realizację. Potrzebuję jeszcze do paru tematów komentarzy. Oczywiście są tematy bardziej kontrowersyjne, mniej kontrowersyjne, ale o tym będę Was informował na bieżąco. Zachęcam do dołączenia do naszej grupy facebookowej z Dzwonami przez Świat, jak również do subskrypcji, lajkowania tego kanału. A z racji tej, że zbliżamy się do świąt wielkanocnych, chciałem też wszystkim widzom kanału z Dzwonami przez Świat, sympatykom dzwonów złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkie pomyślności, radości, zdrowia, a jest to przede wszystkim czas, kiedy dzwony mają bardzo duże znaczenie, gdyż po zamilknięciu w czwartkowy wieczór odezwą się we wszystkich kościołach na całym świecie, oznajmiając zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wtedy wszyscy jakby odkrywają na nowo znaczenie i wiary, a dla nas znaczenie dzwonów, którymi tak się pasjonujemy i na których nam tak zależy. Także to tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądnięcie tego odcinka. Proszę Was o komentarze, lajki, o subskrypcję kanału i widzimy się w kolejnym odcinku.